W gimnazjalnej trzeciej C trwa lekcja fizyki. Obecna jest na niej wizytatorka z kuratorium. Igor, Mariusz i Jurek zamierzają udawać przed kobietą, że Andrzej Lesicki ich bije. Liczą, że dzięki temu uda im się doprowadzić do usunięcia ze szkoły znienawidzonego przez nich nauczyciela. Mariusz, może ty spróbujesz? Ja nie wiem, nie pan mnie zostawi, proszę się nadenerwować. Ale ja się nie denerwuję, no. Nie potrafisz rozwiązać zadania. Trudno, ale bardzo cię proszę, weź się do nauki, ponieważ twoja sytuacja naprawdę nie jest najlepsza. Niech go pan tylko nie bije. Proszę? Co powiedziałeś? Niech się pan ode mnie odsunie. Ale... Igor, o co tobie chodzi? Niech pan mnie znowu nie bije, błagam. Ja się poprawię. Co ty robisz? Pan się odsunie, pan mnie nie bije. Ty się źle czujesz, tak? A, wszystko jasne. To wy napisaliście ten list, tak? Jaki list? My o niczym nie wiemy. Ale nic w ten sposób nie osiągniecie, naprawdę. No. Pomocy! Niech pan go znowu nie bije. Igor, nie wygłupia się, co niech ty wyprawiasz? Niech pan zostawi. Słuchajcie, nie zamierzam uczestniczyć w tych waszych gierkach. Wszyscy idziemy do dyrektora, nie bardzo się z panem proszę. Nie idę, ja wiem, co pan chce zrobić, pan chce nas pobić. Nic się wam nie stanie, pójdę z wami. Nie no, spoko wyszło. Zadowoleni Igor i Mariusz zamierzają nadal ukrywać przy dyrektorze, że Andrzej Lesicki znęca się nad nimi. Jurek zaczyna się jednak bać, że ich kłamstwo zostanie odkryte i będzie miał problemy. No, zrobili szopkę na lekcji, że niby ich bije. Chłopcy, czy to przypadkiem nie wy podrzuciliście list pani wizytatorce? Nie, my żadnego listu nie podrzuciliśmy. To pewnie kolejna osoba, którą Lesicki pobił. Dobra, wystarczy. Kończcie to przedstawienie, dobrze? Ale to jest prawda. Ale chłopcy, bardzo dobrze wiecie, że zasłużyliście na te jedynki. Uważacie, że co? Że to jest wystarczający powód, żeby rzucać takie oskarżenia, bo wam się nie chce uczyć? To jest prawda, pan Lesicki nas pobił. Zdajecie sobie sprawę, że to bardzo poważne oskarżenie i czekają was poważne konsekwencje, jeśli się okaże, że kłamiecie. Jak poważne? Poważniejsze, niż się wam wydaje. Jeśli się w to włączy policja, sąd rodzinny... Przepraszamy, to wszystko kłamstwo. Pan Lesicki nas nie pobił. Nareszcie. Przepraszam. Co ty robisz? Przecież Lesicki nas pobił! Stare, to jest już nie fair. Ale naprawdę, Lesicki nas pobił! Ogarnij się, to nic nie da. Dobrze, że chociaż wasza dwójka miała odwagę się przyznać. To, co zrobiliście, jest okropne. Ale oni tak mówią, bo boją się Lesickiego. Kolego, dla ciebie profesora Lesickiego to po pierwsze. A po drugie, dostajesz uwagę i wzywam twoich rodziców, jasne? Ale to psychol, on mnie pobił! Igor, licz się ze słowami. Igor, twoje zachowanie jest karygodne. To mnie pobij jak zawsze. Igor, nie zapominaj się.